16 czerwca w Łodzi odbędzie się 10. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Uczestniczki będą dyskutować o tym, czy mężczyźni powinni mieć prawa wyborcze, o problemach mniejszości LGBTQIA, o rozwoju osobistym kobiet, o seksualności, o molestowaniu i wielu innych problemach feministek i mniejszości seksualnych. Gwoździem programu będzie feministyczna grupa punkowa Żelazne Waginy, a wśród gości specjalnych znajdzie się Iwona Hartwich. Wśród panelistek pojawią się m.in. tak znamienite postaci jak doktor ekonomii Henryka Bochniarz, profesor nauk ekonomicznych Danuta Hebner, profesor Magdalena Środa, doktor ekonomii Joanna Mucha, polityk Joanna Scheuring-Wielgus. Uczestniczki kongresu będą dyskutować m.in. o tym, czy mężczyźni powinni mieć prawa wyborcze. Profesor Magdalena Środa być może podniesie kwestię patriarchalnego katolickiego Ciemnogrodu. Jak pisze Magdalena Środa na Twitterze: kochani, mam nadzieję, że wszystkie spotkamy się na 10. Kongresie Kobiet w Łodzi na Expo, to już w tę sobotę i niedzielę. Rozmawiamy o Polsce, o kobietach, o równości, o prawach, o wyborach, o samorządach, zdrowiu, kulturze i edukacji. W przeszłości niektóre uczestniczki kongresu nazywały się czarnymi szmatami, a na kongresie w 2016 roku założyły papierowe torby na głowy. Jak się wydaje, gwoździem programu w części artystycznej będzie feministyczna grupa punkowa Żelazne Waginy. Ja od siebie proponuję nie zakładać czarnych szmat w takie upały, bo nie tylko po takich dyskusjach zostanie smród i niesmak. Daj znać w komentarzu, czy ty również wybierasz się na kongres?